Siemaneczko wszystkim, z tej strony Juken. Witam was moi drodzy serdecznie. Kolejna seria z pytaniami od widzów i bardzo często padają pytania, czy to gdzieś w komentarzach, czy pytacie na czacie na Fishing Planet, jak łowić na dwie, na trzy wędki Fishing Planet, więc jak najbardziej ci na to pytanie odpowiem. Jest to bardzo, bardzo proste. No ale skoro zadajesz takie pytania, no to znaczy, że jesteś początkującym graczem, więc jesteś w idealnym miejscu, aby odpowiedzi na takie pytania uzyskać, bo uwielbiam odpowiadać na wasze pytania i wam pomagać. A więc moi drodzy, przypuszczam, że jesteś na początku, na samotnej gwieździe. Łowisz na tą jedną wędkę, no i chciałabyś mieć kolejną wędkę. Więc co zrobić, aby łowić na dwie wędki? Musisz wejść koniecznie do sklepu, tylko bardzo ważne, nie możesz być na łowisku, ale w przypadku akurat samotnej gwiazdy to jest żaden problem, żebyś mógł wyjść z łowiska, no bo to jest darmowe łowisko, także wyjdź z łowiska, jeśli na nim jesteś, i musisz wejść do globalnego sklepu. I w globalnym sklepie masz coś takiego jak dodatki i wyposażenie, no i masz coś takiego jak pokrowce na wędziska. Od trzeciego levelu już, czyli praktycznie no, bardzo szybko ten trzeci level masz, no tylko kwestia kasy tak naprawdę, możesz już kupić pokrowiec na dwie wędki. Później na 12 levelu pokrowiec na trzy wędki. Więc to jest pierwsza rzecz. No jeżeli taki pokrowiec sobie kupisz, jeżeli on by ci się nie dodał jakimś dziwnym trafem do ekwipunku, bo to jest tutaj pokrowiec, jak widzisz, u mnie są te cyferki, u mnie jest 7 cyferek, co oznacza, że mam 7 wędek. U ciebie na początku, zanim kupisz ten pokrowiec, masz tutaj jako jedną wędkę. Jeżeli kupisz ten pokrowiec, automatycznie powinno być dwie wędki. Ale gdyby tak się nie stało, to wejdź właśnie na tego ludzika, kliknij, zobacz, czy tu masz jakiś pokrowiec, i wtedy kliknij na dom, czyli magazyn, bo często pytacie, gdzie jest magazyn. Magazyn to nic innego jak dom, ale on jest dostępny tylko wtedy, kiedy nie jesteś na łowisku. Podkreślam, kiedy nie jesteś na łowisku, bo kiedy jesteś na łowisku, no to dom jest niedostępny. A wiecie co, ja nawet dla was to zrobię, dla widza, moi drodzy, bo akurat na to mnie stać. Pokrowce na wędziska. Up. Oczywiście, i został umieszczony w magazyn, tak? Oczywiście ja tego nie zrobię, bo tutaj mi się to wszystko poprzestawia. Natomiast wchodzimy do domu i ten, jeśli kupiłeś ten na dwa kołowrotki, dwie żyłki i dwa kołowrotki, dwie wędki i dwie żyłki, no to po prostu to przesuniesz tutaj. No tak jak mówię, ja tego nie zrobię. No bo jeżeli tu masz jakiś pokrowiec, później chcesz go zmienić z tych dwóch wędek na trzy, no i ten pokrowiec byś przeniósł do magazynu, czyli do domu, a nowy dodał tu, to ci się wszystkie wędki skasują. A jeśli już potem kupisz na tym danym levelu pokrowiec na trzy wędki, to go przenosisz i masz. I cała tutaj zabawa, żebyś zabrała ze sobą pokrowiec na dwie wędki. Później na następnym levelu trzy i tak dalej. Tylko uwaga, to nie jest cała odpowiedź na twoje pytanie, bo żeby łowić na dwie wędki, musisz mieć jeszcze jedną rzecz, a mianowicie podpórki na wędki. No i dopiero to jest dostępne, moi drodzy, na levelu numer 6, czyli dopiero na szóstym levelu tak naprawdę jest sens kupować drugą wędkę. Do szóstego levelu bym proponował kompletnie nic nie kupować, bo to nie ma sensu, mając szósty level kupić wtedy pokrowiec na wędki i kupić podpórkę. I wtedy możesz jedną wędkę wrzucić na podpórkę, drugą wędką łowisz. W momencie, kiedy zdobywasz poziom, moi drodzy, 14, nie polecam wam za monety, to jest bardzo zły stojak, podpórka tragiczna, także już lepiej poczekać do tego 14 levelu. Jak masz 14 level, to pewnie będziesz gdzieś tam na Skalnym Jeziorze, zresztą polecam ci playlistę z levelowania konta, w którym, no to konto, z którego teraz do ciebie nagrywam, założyłem miesiąc temu całkowicie od zera, startując, nagrywając dla was swoje postępy od zera i pokazując, gdzie warto iść, jak ten level można szybko wbijać. Także tę playlistę z levelowania konta jak najbardziej ci serdecznie polecam. I tak też właśnie zrobiłem, że będąc na 14 levelu kupiłem podpórkę na wędki, kupiłem jakąś tam wtedy mocniejszą siatkę, większą siatkę, w sensie bardziej pojemną. No i sobie łowiłem już wtedy na Skalnym Jeziorze na trzy wędki, czyli dwie były na podpórce, jedną trzymałem w ręce. Były to chyba dwie gruntówki, jak dobrze pamiętam, jeden spławik, czy
spławik, gruntówka i chyba spinning, jeśli dobrze pamiętam. Tak, na Skalnym Jeziorze już łowiłem na spinning, także miałem po prostu z każdej wędki po jednej. I to jest druga podstawa, żebyś mógł, czy mogła łowić na dwie wędki, czyli możesz łowić na dwie wędki od levelu numer 6. Kiedy to podpórka na wędkę się odblokowuje, jest ona tania, więc sobie możesz ją kupić i wtedy oczywiście też w ekwipunku ona się tutaj umieści. Powinieneś tutaj mieć tą podpórkę, ja mam widzieć na cztery wędki, ale jeśli jakiś względów napisałoby ci, że przeniosło do domu, to też zobacz w domu, czyli w magazynie, żeby cyk ją tutaj przenieść, żeby ją tu umieścić, żeby zabrać ze sobą na łowisko. No w przypadku Samotnej Gwiazdy to wiecie, nie jest to żaden problem, no ale już jeżeli chodzi o Skalne Jezioro, jakieś tam pieniądze za wejście się płaci. I to są dwie rzeczy, żebyś mógł, mogła łowić na dwie wędki. No trzecia rzecz, oczywiście chyba najważniejsza, moi drodzy, aby łowić na dwie wędki, musisz mieć drugą wędkę, czyli musisz ją kupić. Jeśli oczywiście kupisz tą drugą wędkę, to ona wtedy do tego drugiego slotu, no tutaj mam akurat wędkę na karpia, no ale przykładowo, jak tutaj byś miała ten slot pusty, czy kupisz na trzy, pokrowiec na trzy wędki, to zawsze jeżeli kupujesz kolejną wędkę, to ona do tego pustego slotu automatycznie się dodaje. No ale sama wędka, jak wiesz, to jest zbyt mało, więc też zwracaj uwagę, jak tą wędkę skonfigurować, ale na tym, jak będziecie mieli pytania, to o tym nagram kolejny odcinek już, jak wędki konfigurować, żeby było wszystko gites, żeby wszystko działało. W każdym razie kupujesz sobie wędkę, kołowrotek, wtedy go tu przenosisz, żyłkę i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób łowisz sobie na wędki. I oczywiście są skróty klawiszowe, może to komuś pomoże, jakby ktoś nie wiedział. Będąc na łowisku, jeżeli wciśniesz jedyneczkę na klawiaturze, no to wyciągasz wędkę numer 1, dwójeczkę, analogicznie wędka numer 2 i tak dalej, aż w moim przypadku, bo już jestem na pewnym levelu, do wędki numer 7. I właśnie, jak ci się pali na czerwono, tak jak to u mnie akurat jest to wędka do nęcenia, moi drodzy, pali się na czerwono, dlatego że nie dodałem zanęty. Ale jeśli ci się pali ten slot na czerwono, to znaczy, że wędkę masz nieskonfigurowaną, czyli albo nie założyłeś, założyłeś przynęty, albo brakuje kołowrotka, albo wędki, albo żyłki. Naprawdę opcji jest bardzo, bardzo wiele. Przyczyn może być również bardzo wiele. Także to tyle, moi drodzy, w zasadzie tak na szybko, w szybkim poradniku, jak łowić na dwie wędki w Fishing Planet. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście jak najbardziej pytajcie. To jest seria pytania od widzów. Ja odpowiadam na wasze pytania i staram się wam wszystko po kolei i na spokojnie wytłumaczyć. Także tyle ode mnie z tej strony. Oczywiście zapraszam do oglądania serii z levelowania konta, bo dzieje się codziennie bardzo dużo. O 16 wrzucamy codziennie premierę z nowego odcinka z levelowania konta. Jak widzicie, mam już 63 level, a w odcinkach miałem 40 któryś. Także idziemy jak burza z tą, jak widzicie, działają te poradniki. Także warto oglądać. Zapraszam do oglądania. Trzymaj się, cześć!